Nie wiem, czy nie było spalonego, ale musimy zacząć od razu. Nie mieliśmy stopklatki. Rudniew chyba chciał strzelać początkowo, ostatecznie zagrał do Ubi Paripa i faktycznie wybijał ręką Celeban z linii bramkowej. Tak, żadnego ruchu nie zrobił, ale tak, blokował bramkę, oczywiście ewidentna czerwona kartka, ale wcześniejsze zagranie, tutaj Celeban się zabiegł, wcześniejsze zagranie Rudniewa, Celeban wbiegł w bramkę, on był przekonany, że to jest jego kolega, partner jakiś, akurat był w słońcu, jestem przekonany, że zresztą widzieliśmy po zagraniu, że spokojnie w stronę Celebana szła ta piłka, ale Celeban akurat się zabiegł. Długie były negocjacje między Rudniewem i Ślusarskim o to, kto będzie wykonywał rzut karny. Ostatecznie Łotysz postawił na swoim. On czeka na swojego 19 gola w tym sezonie. Skoro przełamał się Lech, to może przełamie się Rudniew. Rudniew jest 19 gol w sezonie i Lech 2-0 wygrywa ze Śląskiem Wrocław. Nikt już kolejarzowi nie zabierze 3 punktów. No nie ma szans, pewnie wykonany tutaj rzut karny przy samym słupku w boczną siatkę. Nawet jakby się tam bramka rzucił, nie byłoby szansa. A widzimy, jak się tutaj piłkarze cieszą i arbiter odwizdał koniec meczu. Już nie zaczniemy nawet od środka. A teraz tak sobie analizuję, co zrobił Piotr Celeban. On wiadomo, że instynktownie reagował. Natomiast dla zespołu to ma ogromne konsekwencje.